Zodpowiedzenia na nusfok maile, który dostałem, jakie noże używasz Pascal w kuchni, to przygotowałem specjalnie dla Ciebie film na temat noży. Są naprawdę mnóstwo noży, które używamy w kuchni, ale są cztery podstawowe, które naprawdę Ci doradzam mieć zawsze u siebie w kuchni. Zaczniemy od nóż, który najwięcej ludzi mają w domu. To jest malutkiego noża. Jak chcesz obierać ziemniaki, wydrążasz oczko ziemniaki, obierasz marchwi, to możesz używać takiego noża. Jak używamy malutkiego noża, to odruchowo stawiamy tak palec wskazujący na górze i wtedy właśnie kierujemy róg krojenia. Jak zauważyłeś, mam jeszcze kolejny malutkiego noża, który ma jeszcze, widzisz, tutaj takie ząbki. Jak chcesz obkrajać właśnie skórę z grejpfruta, z pomarańcz, z limonki, z cytryny, to idealnie właśnie będzie używać takiego noża. Drugi najważniejszy nóż dla kucharza to jest nóż do siekania warzyw. Góra to jest firma Global, środkowa to jest firma Victorinox, a ten na dole to jest nóż, który używam na co dzień, to jest firma Chrome. Tip 301. Używając duży nóż do siekania warzyw, nie wolno nam stawiać właśnie tutaj palec wskazujący. Bo zobacz, bardzo szybko mogę stracić równowagę. Najlepiej, jak używamy początek od dużego noża, to stawiamy właśnie kciuk w takim sposobem. Jak używamy tą część nóż, największą i najcięższą, to palec wskazujący nie idzie tutaj na górze, tylko pójdzie z boku. I od tego momentu robimy taki ruch, który wiele razy już widziałeś, jak kroiłem u siebie na kanale lub w moich programach telewizyjnych. Trzeci podstawowy nóż. Nóż, który jak widzisz, jest tak samo długi jak nóż szefa, nóż do siekania warzyw, ale za to jest bardzo takie elastyczne, widzisz? Takiego noża jest nóż do filetowania ryb. Jak będę naciskał na ten nóż i będę delikatnie piłował, to zostawię jak najmniej mięso z ryby między ościami. Czwarty podstawowy nóż, który każdy z nas powinniśmy mieć w kuchni, jest to nóż do trybowania mięsa. One są podobne z końcówki, widzisz tutaj, tu, tu i tu. On jest troszeczkę mniejszy od nóż do filetowania ryb, ale za to jest bardzo takie twardawe, widzisz? Jak naciskam, to w ogóle nie wygina się ostrzy. Pascal noże ujęcie 2. Jak powinniśmy naościć noże? Jest to bardzo proste. Potrzebujesz po prostu ścierkę. Do mojej miski zanurzyłem kamień, który troszeczkę napompował się właśnie wodą. Bierzemy nóż, widzisz? I delikatnie robimy taki ruch. Musisz mieć odrobinę taki kąt, powiedzmy jakieś 10 stopni. Nie naciskaj za mocno. Używając kamień, to sprostujemy samą tą końcówkę noża, widzisz? Ten sztal. Ale jeszcze na środku ten sztal jest najbardziej ostrą część noża. Żeby dobrze naościć ten nóż, potrzebujesz koniecznie teraz musak. Musak, ościałka, ma zawsze takie zabezpieczenie tutaj na dole. To daje nam do zrozumienia, że powinniśmy naościć, widzisz, delikatny kąt od góry do dołu. I jak pójdę do dołu, to ja się nie skaleczę, bo moje palce są bezpieczne. Ważne, żeby ościałka się nie ruszała po lewej, po prawej, ani do góry, ani do dołu. Jak nie masz tą wprawy, musisz zrobić coś takiego. Opierasz musak, widzisz, o blacie i delikatnie robisz ten sam ruch. Przedstawiłem Ci cztery podstawowe noże, ale według mnie jest jeden jeszcze, który warto zawsze mieć u siebie w kuchni. Jest to nóż do chleba. Jak widzisz, ma takie zęby. Widzimy, że z jedną strony mamy ostrze, a w drugą stronę, jak odwrócę, nie mamy ostrze. Jest część, która jest płaską. W związku z tym musisz mieć po prostu musak, widzisz, który ma szerokość idealną do jednego oczka. I tak do końca. I oczywiście tylko w jedną stronę to robisz. Pamiętaj o tym, że najdroższe noże nie oznaczą, że są najlepsze. Powiem Ci, że jak jesteś początkujący w kuchni, to najlepiej jest znaleźć nóż, który jest albo z jednego kawałka metalu, albo noże kute. To jest najważniejsze. Pamiętaj o tym, że jak zadbasz o noże, to możesz naprawdę je przechować 10-15 lat.
Czyli pamiętaj o tym, że jak podobał Ci się ten film, koniecznie staw mi kciuka, czyli zalajkuj i koniecznie zasubskrybuj, jak jeszcze tego nie zrobiłeś. Do zobaczenia.